Dziś poruszymy dwa bardzo ciekawe tematy. Na końcu tego programu zobaczymy najwspanialszą chyba w tym cyklu Ramayana, czyli przedstawienie najbardziej lubianego przez hinduistów eposu Ramayana. Tym razem nie poprzez keczak, taniec małp, który jeszcze będziemy widzieć, nie poprzez taniec czy też teatr marionetek, ale wyrażone poprzez teatr dworski, gdzie tancerze stanęli znacznie bardziej na wysokości zadania niż przeważnie to ma miejsce w naszych materiałach, gdzie muzycy są wspaniali. Natomiast tancerze przedstawiają trochę do życzenia. Natomiast drugim dzisiejszym tematem będzie osoba, którą nazwałem balijskim Witkacy. Z uwagi na to, że był to artysta, podobnie jak Witkacy, tylko w nieco innych proporcjach, wiążący ze sobą symbolizm, modernizm, ekspresjonizm i swojego rodzaju wyzwoloną autorską sztukę. Będę mówił o Don Antonio Blanco, który posiada swoje przepiękne muzeum na rubieżach miejscowości Ubud, kulturalnego serca wyspy Bali, a jak twierdzą niektórzy, najbardziej istotnego dla kultury całej Indonezji miasteczka na tym archipelagu. Tu widzimy piękną restaurację i widoki z niej, która wznosi się przy pałacu malarza. Wszystko tutaj rzeczywiście nosi autorską rękę tego artysty, który już nie żyje. Teraz jakby jest to własność jego dzieci. Jego syn też jest artystą, malarzem, naśladującym ojca, moim zdaniem epigonem. Natomiast ważną postacią w życiu Antonio Blanco była jego żona, która była tancerką, też artystką, była balijką i która między innymi przyczyniła się do tego, że powstała na pięknym tarasie nad jednym z pięknych wąwozów, gdzie na którego brzegach położona jest willa, tudzież pałac Antonia Blanco, jest restauracja, którą prowadziła jego piękna żona Ni Rongji, którą bardzo często Antonio Blanco przedstawiał w swoim malarstwie. Przedstawiał również córkę, co może się wydawać nieco perwersyjne, gdyż w jego czasach jeszcze balijki nie nosiły topów, to znaczy chodziły z obnażonymi piersiami. Nie był to bezwstyd, tylko jakby taka tradycja. Oczywiście przyciągało to różnych miłośników, nie tylko egzotyki do Bali. Być może również Antonio Blanco tym drobnym szczegółem i pięknem balijskich kobiet dał się skusić do zamieszkania na tej wyspie i poświęcenia jej całego życia. O, tutaj widzimy właśnie ten pałac, willę Antonio Blanco, która wyrasta z nad papug, które są w pięknym ogrodzie przy jego domu, gdzie są przepiękne pawilony. No i ogólnie cała przestrzeń jest zakomponowana autorsko przez tego artystę, który łączy jakby elementy swojej wyobraźni, elementy europejskie, tutaj widzimy klasycyzm, modernizm ze sztuką zainspirowaną wyspą w Bali. Antonio Blanco urodził się 15 września 1911 roku w Manili, w stolicy Filipin, kraju, który również posługuje się mową Bahasa Indonezja, tudzież Bahasa Malazja, która jest jakby no, mową wielu dziesiątków milionów ludzi. Jest to jeden z najbardziej prominentnych języków na świecie. Sam jednak nie był etnicznie w pełni związany z tamtą ludnością, z Malajami, gdyż oboje jego rodzice byli Hiszpanami. Stąd Blanco czuł jakby swoje korzenie artystyczne
twórczości wielkich hiszpańskich twórców, a raczej katalońskich, Miro i Salvadora Dali. Ojciec Antonio Blanco osiedlił się w Manili podczas hiszpańsko-amerykańskiej wojny, gdzie był znanym lekarzem. Blanco kształcił się w amerykańskiej szkole centralnej w Manili. Czyli jakby ta wojna nie przeszkodziła mu, jego ojcowi, zapisać dziecka do amerykańskiej szkoły. No tutaj widzimy właśnie ściany Willi Blanco i widoki z niej. Na tych ścianach są przepiękne rzeźby przedstawiające tancerzy, natomiast z dachu i z poszczególnych tarasów możemy zobaczyć wąwóz, przepiękny malowniczy wąwóz, który był przyczyną powstania tej willi, gdzie artysta z pewnością szukał malowniczego miejsca. Natomiast wnętrze, jak widzimy, jest fantazyjno, secesyjno, klasycyzujące. No jest to zaskakujące w obliczu ogólnie pojętej architektury balijskiej. Oczywiście w samym muzeum, które zawiera malarstwo, do którego jeszcze są prawa autorskie, nie można było robić za dużo zdjęć, a tym bardziej filmów, no ale jak widzicie, trochę żeśmy nagięli prawo. Natomiast kilka przedstawień, wcale nie najlepszych ze wszystkich obrazów Antonia Blanco, przygotowaliśmy z tych, które są dostępne w sieci, czasem kupione przez innych kolekcjonerów. Podczas swoich studiów w American Central School w Manili Antonio Blanco pokochał sztuki. Również literaturę i zaczął uczyć się języków. Opanował takie języki, no jak hiszpański oczywiście, ale też francuski, angielski, tagalog i indonezyjski oraz trochę balinezyjski, który jest de facto dialektem języka indonezyjskiego. Po ukończeniu szkoły w Manili Blanco studiował w bardzo prestiżowej National Academy of Art w Nowym Jorku pod kierunkiem Sydneya Dickinsona. Podczas tych wczesnych lat Blanco zdecydował się skoncentrować swojej twórczości na formie człowieka, na postaci człowieka, a w szczególności na postaci kobiety. Od razu się pojawiły silne wątki erotyczne w jego malarstwie, które jego syn, którego dzieła też możecie zobaczyć na Bali, jednak mimo wszystko trochę zwulgaryzował. Po zakończeniu studiów, jak wielu Amerykanów, czy też studentów z Ameryki, w tym wypadku on był studentem z Ameryki, zaczął oczywiście podróżować po świecie, żeby nabrać jakby doświadczenia i ogłady. No i w końcu wylądował na Bali, czyli de facto nie tak daleko od swojego domu, nie tak daleko jak jest Nowy Jork. I stało się to w roku 1952. Król Ubud, czyli boczna dynastia do dynastii Gianyaru, o której robiliśmy program. Była to najstarsza jakby część Bali, część wyspy, najstarsze królestwo na wyspie. Natomiast królestwo Ubudu jest dosyć świeże, było dosyć krótko trwającym królestwem. No w każdym razie to królestwo miało króla i król Gubud, w którego pałacu najczęściej odbywają się przedstawienia taneczno-muzyczne, dał Blanco kawałek ziemi na dom i studio w części Ubudu zwanej jako Kampuan, u zbiegu dwóch świętych rzek. Oczywiście można stwierdzić, że ten obszar no, nie był zaludniony z uwagi na stromizny i trudność irygacji tego terenu, więc być może ta świętość tych rzek była pewnym wybiegiem, żeby dać coś, ale nie dać. Tam Blanco i jego żona, Balika, bardzo znana tancerka Nirongi, żyli przez większość swojego życia w takiej jakby górskiej pustelni i bardzo rzadko wychodzili na zewnątrz. Raczej ich odwiedzano. Jedynie wyprawa do Stanów Zjednoczonych przyniosła
Blanco większe zainteresowanie, a także ogólnie odkrywanie Bali. Blanco miał kilkoro dzieci. Czempaka, Mario, Orchid i Mahadevi. Bali stało się jego głównym ośrodkiem. Umarł w roku 1999, słynąc ze wspaniałych portretów pięknych kobiet, w tym własnej żony i córki. Przyjrzyjmy się sztuce Antonio Blanco. Widzimy tutaj często inspirację, czy też po prostu technikę waszową. Tu mamy na przykład jego żonę, Rongji, która miała taką charakterystyczną, wyrazistą twarz, ale oczywiście była piękna, jak wiele balijek. Oczywiście postacie tancerek były bardzo ważne w sztuce Antonio Blanco. Mój tytuł mówiący o balijskim witkazy odnosił się m.in. do mistrzostwa w technice gwaszowej. Ale oczywiście Antonio Blanco nie szedł tak daleko w stronę jakby zupełnego szaleństwa formalnego, w stronę abstrakcji, tudzież zacierania się jakby rzeczywistości przedstawianego świata. Widzimy, że to malarstwo w odniesieniu do wielu innych malarzy działających w latach 50. XX wieku jest bardzo realistyczne i w dużej mierze konserwatywne. Co jest no nie tak dziwne, no bo jednak Bali mimo wszystko nie była wtedy głównym ośrodkiem światowej sztuki. Z pewnością był nim w latach 50. Nowy Jork, który Antonio Blanco opuścił. Tym niemniej do jakby takich witkacowskich klimatów zakopiańskich, małopolskich, tak bym to powiedział, u Antonio Blanco skłania mnie też jego upodobanie do przepięknych ram. Tu widzimy właśnie przykład takiej ramy. I wiele jego obrazów jest wspaniałych i bardzo wyrazistych również dzięki ramom, które były robione czasem z różnych gotowych przedmiotów. No tu akurat jest zły przykład, ale to po prostu był szkic, także on nie ma jakiejś szczególnie wyrafinowanej ramy. Natomiast w wypadkach tych najważniejszych obrazów często rama jest równorzędnym dziełem sztuki wobec samego przedstawienia. O, tutaj widzimy coś takiego. Dlatego ta teatralność tych obrazów, to używanie różnych materiałów, żeby uzyskać efekt, no zbliża jakby tego artystę, Antonia Blanco, do różnych eksperymentów w Polsce międzywojennej, tudzież tuż powojennej, chociażby wspomnijmy Kantora czy Hasiora. No tutaj widzimy właśnie u góry zdjęcie artysty i jego żony Rongji. Jeśli chodzi o malarstwo na Bali, to jest ono niejako produkcją seryjną. Obecnie to jest duży biznes. Wielu artystów chce przywieźć ze sobą do kraju jakieś dzieło sztuki. No i na Bali istnieje szkoła, jakby takie nowobalijskie malarstwo, nie nawiązujące już do wzorów malarstwa hinduistycznego, które na przykład widzieliście w Teatrze Cieni, te figurki Teatru Cieni, takie pokraczne, jakby kubistyczne nieco, to jest jakby oryginalna sztuka malarska Bali, która istniała w tej formie do XVII-XVIII wieku i była podobna na przykład do sztuki rajputańskiej w Indiach. Natomiast później malarstwo balijskie poszło bardziej w stronę realizmu, zbliżyło się do malarstwa europejskiego, ale realistycznego. Przypuszczam, że Antonio Blanco tu też jakby odegrał istotną rolę, żeby wzorce przedstawiania twarzy ludzkiej sylwetki przekazać balijskim artystom. No niestety trzeba przyznać, że masowa produkcja, duża ilość turystów na Bali z jednej strony rozwija to malarstwo, bo jest ono potrzebne i wielu ludzi może malować, wielu muzułmanów z całej Indonezji przyjeżdża na Bali i tam osiada, jeśli chcą być malarzami, bo wiemy, że przedstawianie sylwetek ludzkich czy nawet zwierząt jest w islamie zakazane, dlatego mają oni azyl, póki co przynajmniej, dopóki ten kraj nie stanie się jeszcze bardziej jakby fundamentalistyczny religijnie, na Bali. No ale wadą jest właśnie to, że oglądając galerię sztuki balijskiej widzimy ciągle te same wzorce, ciągle te same pomysły. Oto mamy Michaela Jacksona, który świadczy o tym, jak znany stał się Antonio Blanco, że odwiedzały go takie gwiazdy,
jak król pop, obecnie kontrowersyjny z uwagi na pośmiertne procesy. No tutaj widzimy, że Antonio Blanco znał też twórczość Gogena na przykład, czyli nie był aż tak bardzo odizolowany od świata i czasem inspirował się dziełami innych wielkich europejskich nowatorów. Tu widzimy właśnie jakby tą całość, prawda? Tu mamy świątynkę nawet zbudowaną przy domu przez rodzinę Blanco. Z jednej strony z surrealizmem, ale z drugiej strony z pewnymi elementami przyniesionymi z wyobraźni artysty. Także ogólnie całe to miejsce, nie tylko obrazy, ale cała architektura tego miejsca, papugi żyjące w ogrodzie, sam ogród, różne pawilony, no sprawiają, że ma to wszystko niepowtarzalny klimat, tak samo jak to wspaniale rzeźbione tancerki. Oczywiście Antonio Blanco był wszechstronny i być może nawet wykonał projekty tych rzeźb, chociaż głowy bym za to nie dał, bo też współpracował z wieloma utalentowanymi lokalnymi rzemieślnikami. Natomiast na samej wystawie no, pojawiają się oczywiście również rzeźby stworzone przez tego ciekawego artystę. Nie musieliśmy jechać daleko, żeby dotrzeć do tego miejsca, gdyż od Pałacu Królów Ubud jest ono oddalone raptem o 2 czy 3 km, nadal znajdując się w miejscowości Ubud. Później król pozazdrościł tego pięknego pałacu i też prosił artystę o zaprojektowanie mu podobnego pawilonu, który istnieje, ale nie jest dostępny, gdyż mieści się w prywatnych jakby włościach dynastii, która już nie ma faktycznej władzy, ale oczywiście nadal posiada swoje dobra i swoje ziemie, przynajmniej w większości. Patrząc na przepiękne figury tancerzy, no wspomnę jeszcze raz o Ramajanie, którą niedługo zobaczymy. Ten epos mówi o bogu Wisznu, który wcielił się w człowieka Ramę, który był królem, a wcielił się dlatego, że musiał pokonać demona Rawanę, któremu inny bóg Trimurti, Brahma, obiecał, że nie zostanie pokonany przez żadną potężną istotę, przez żadnego demona, przez żadnego boga, przez Wisznu, Shivę, przez nikogo. W tej całej wyliczance zapomniano tylko o najsłabszych istotach zamieszkujących wszechświat, czyli o zwierzętach i ludziach. I stąd ta amnezja awatara boga Wisznu. Gdyż, aby móc pokonać Rawanę, musiał z nim walczyć ktoś, kto był przekonany, że jest tylko zwierzęciem, albo że jest tylko zwierzęciem, czy człowiekiem. Oczywiście w mitologii indyjskiej człowiek to nie jest to samo co zwierzę. Tu widzimy pracownię artysty pod pałacem, inne pawilony. Dlatego też Rama obudził się ze swojej amnezji dopiero wtedy, kiedy wypuścił strzałę w kierunku serca Rawany. I chociaż strzała była wypuszczona tylko przez człowieka, czyli obietnica nie została złamana, to już jak leciała, na co nikt nie miał wpływu, Rama przypomniał sobie nagle, że jest Wisznu. Aby skłonić go do całej tej przygody, jego żona, bogini Lakshmi, wcieliła się w Sitę. Ale niektórzy twórcy eposów tworzą historię, w której ona jakby wiedziała o tym, że jest boginią i celowo udała się porwać Rawanie. Znaczy najpierw go urzekła, a później dała się porwać, tak żeby Rama, czyli nieświadomy samego siebie Wisznu, miał wrażenie, że stracił żonę i to dopiero skłoniło Ramę do wyprawy na wyspę Lankę, związaną obecnie z wyspą Sri Lanką, chociaż to była wyspa w chmurach. Więc w opisie oryginalnym to było miejsce całkowicie fantastyczne, żeby pokonać Ramę. Po drodze Rama spotkał inną istotę, która też przeżywała amnezję, czyli boga Hanumana, jego największego wyznawcy i przyjaciela, który był jakoś tam pociotkiem boga Shivy, boga niszczyciela. Czyli można powiedzieć, że poza Brahmą, który był bardzo obiektywny i który nie mógł się mieszać w takie rzeczy, nawet jeśli miałby zginąć wszechświat, pozostałe dwie postaci Trimurti, dwie osoby Trimurti według wierzeń hinduistycznych, czyli Wisznu i Shiva, wyruszyli walczyć z Rawaną. No i właśnie sprawa była bezpośrednio jakby w kompetencjach Wisznu, gdyż to on miał być tym, który zachowuje i dba o światy. Natomiast no, Shiva był potrzebny do tego, żeby dokonać zniszczenia, gdyż z kolei jest to Bóg zniszczenia, Bóg kresu, Bóg końca,
Dlatego on, jakaś część jego energii, jak wierzą hinduiści, w postaci małpy, boga małpy Hanumana, dokonywała licznych zniszczeń i pomagała Ramie w prowadzeniu wojny. Dzięki czemu Rama ogólnie mógł się dostać na Lankę i mógł powalczyć z demonami Ravana. Hanuman to bardzo kochana przez hinduistów, zarówno na Bali, jak i w Indiach, postać. Bardzo zabawna, właśnie ta jej amnezja, ta jej głupkowatość, to, że nie wie, że może być duży, że może być mały, że potrafi latać, nagle jakby to wszystko odkrywa. Jak w bajce dla dzieci, zresztą jest częstym bohaterem bajek dla dzieci w Indiach i przypuszczam, że również na Bali. No to właśnie mamy wspaniały monsunowy deszcz i restaurację założoną przez żonę Rondji, tak, przez żonę artysty Antonio Blanco. Tu mamy znów jej zdjęcie. No i w tej restauracji są jakby potrawy, które ona sama tworzyła. Moim zdaniem desery rzeczywiście są wyjątkowe, natomiast inne dania, te takie bardziej konkretne, ustępują w wielu innym miejscu na Bali. Natomiast teraz posłuchajmy Ramayany, tej niesamowitej historii, która słynie też z piękna opisów, ze słodyczy, z malowniczości, co też jest pięknie wyrażone w tym wspaniałym tańcu i również wspaniałej muzyce na zespół Gamela.
Thank you.
You are the one.
Idiot.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
You are dying!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.